O kurczę! w tym odcinku będzie grubo. Zapraszam na szósty odcinek z cyklu Oceniam Wasz Sprzęt. No to lecimy już bez przedłużania żadnego. Pierwszy zestawik jest to zestaw od Domixona, z tego co tak, Domixo, Domino X, sorry. <laughs> I e, tak, e, mówisz, że chcesz wystąpić w moim programie, no powiedzmy, że to jest program, tak, no bardziej seria taka, żeby Wam pomóc, albo też pokazać e, innym e, moim widzom, na czym inni też moi widzowie tutaj e, sobie działają na co dzień. No i tak, klawiatura Corsar K55, e, okej, okay. spoko, no nie mam nic do tej na pewno będzie wytrzymała, mm, ale jedzie do Ciebie klawiatura Espresso k 630K Onyx White. No dobra, no z tego co czytałem wcześniej to wiem, że jesteś fanem bieli ogólnie. E, no i jeżeli chcesz białą klawiaturę i myszkę, no to spoko. mam nadzieję, że nie pobrudzi się zbyt szybko. E, słuchawki z Sennheiser GSP 600. Nie wiem, nigdy nie, nie widziałem tych słuchawek, więc możesz napisać, co o nich sądzisz w komentarzu. Pod tym filmem e, mikrofon ma, on, ma ono jakiś, nie wiem, nie widzę go nawet na żadnym zdjęciu. Jak przeglądałem wcześniej, a także nie wiem, jaki to jest konkretny mikrofon, też mi nieznany. Monitor Yama, no, jakiś starsza chyba jamka. Będę nowy monitor Asus TAV. Ciekawy, 27 cali, pewnie jakiś gamingowy, podkładka Genesis, no to taki standard, jego budowa PC Be Quiet Pure Base 500 DX. Spoko skrzynka, naprawdę spoko skrzyneczka, całkiem przewiewna, no i tak jak chciałeś, biała. Płyta główna MSI MPG Z390 Gaming Plus, no i tu mówi, że niedługo będzie NZXT N7 Z490 White. Fajna też płyta, całkiem dobrze wyposażona i dopasiona. Jeżeli chcesz alternatywę do NZXT płyty, to bardzo fajną wersją będzie hmm, Asus Rockstrix Z490, chyba H, H Gaming, albo e gaming Taki srebrny on jest, to prawda. Może nie biały, tak jak ty byś chciał do końca, ale srebrny i to chyba będzie najbliżej twojej gdzieś tam wizji bielości. Albo możesz wziąć jeszcze od Gigabajta, też jest taka płyta Vision, chyba to się nazywa. Nie pamiętam czy występuje za 490 Z590. Na pewno występuje, ale obie te konstrukcje nie są tanie, <gry> także musisz mieć to na uwadze. Procesor poczciwy i 78700, 6 rdzeni, 12 wątków. No, już teraz nie najnowsza konstrukcja, ale uwierzcie, nadal daje radę. Będzie wymiana na i9 10850, rewelacja Procek. Jeden według mnie z najbardziej opłacalnych, jeżeli mówimy o tym high-endzie. Pamięć RAM 4x4 yy, razem 8 GB. No z tego co tu gdzieś widziałem po fotach, to chyba masz dwa razy. A nie, jest 4x4 Nie, no niemożliwe, że jest tylko 8 GB. Kostki dwugigowe nie występowały w DDR4, także coś tutaj może dwa razy po 8 masz na tej zasadzie. No nie wiem, nie nieścisłość taka dla mnie troszeczkę. Eee, faktycznie masz dwa HyperX, -y, zwykłe Fury i dwa chyba Predatory. chłodzenie procesora Be Quiet Pure, rock 2. Okej, okay, do tego placka w zupełności wystarczy według mnie i tutaj nie ma się do czego przyczepić. W przyszłości chcesz kupić Aio od Corsarza hasto i White Spoko. No to, to mówię tutaj idziemy w biel pełną, także takich typowo białych Aio jest mało, ale możesz też kupić zwykłe i są takie specjalne powiedzmy to nakładki na węże, które robią je białym, no ale jednak to tego węża, nie całość. Karta graficzna MSI GTX 1066 o no to ta lepsza akurat, ale widzę, że to jest taka bardzo podstawowa konstrukcja. No i mówię, że jak jak stanieją, no to 360 Vision od gigabajta, no to to będzie rewelka do tej skrzyneczki. Dyski HDD 2TB, M.2 250GB, SSD 1TB, także dyskowo naprawdę jest w porządku. Eee, szykują się ogromne zmiany, tak jak tu piszesz. Jak najbardziej. Pod kątem tego, co tu masz na dzień dzisiejszy, na tych zdjęciach, to jest naprawdę w porządku. Tutaj nie ma się za bardzo do czego przyczepić. W samej konstrukcji komputera eee, naprawdę jest schludnie ładnie czysto. Jeżeli chodzi o biurko, no to też jest ładnie czysto, tak? No mógłbyś sobie pomyśleć, żeby na przykład wziąć jakąś przedłużkę od słuchawek, wpiąć ją do tylnego panelu i podwiesić gdzieś pod biurkiem, i tylko sobie gdzieś spod biurka te słuchawki wyciągać i na głowie, że tak powiem, nakładać. Nie ma jakichś większych zdjęć Twojego biurka, jest spoko, jest naprawdę spoko. Przy tej konfiguracji aktualnej jestem w stanie ci dać takie 325 ode mnie z tego tytułu, no, że nie mamy tutaj jakichś y, niesamowicie wydajnych podzespołów, ale szykuje się dobra zmiana, mam nadzieję, że jak zmienisz to też podeślesz foteczki. Lecimy do zestawu numer 2. Tak więc, Krzychu Tom wysłał mi zestaw Ryzen 5, 5 3600 podkręcony na 4,4 GHz na wszystkich rdzeniach, także szapoba Ryzenka tak wykręcić. No i to jest pomieszanie starości z nowoczesnością, że tak powiem, w tej obudowie. I ogólnie, czy, czy w tym samym komputerze, bo mamy, tak, Ryzena 3600, który jest naprawdę fajnym procesorem, MSI B550 Gaming Plus, no to mówisz, że Ci wyszło za 300, to już w ogóle rewelacja, tak, naprawdę rewelacja, jak sprzedałeś ten cashback i Valhalla. Patriot Viper Steel 2x8GB, 3600CL18, podkręcone na 3800CL17, wow, nie dość, że wyższe taktowanie, to jeszcze niższe timingi. Także szapoba tutaj za zabawę z ramem, bo to nie jest łatwa rzecz, uwierzcie moi drodzy, żeby to działało stabilnie, O to by się udało. Gigabyte RTX 3070 Gaming OC, no to mamy kolejnego szczęśliwca, który dorwał RTX'a serii 3000. No i tak, dalej, ADATA SX 8200 PRO 200 Giga ze starego kompa na system jak znalazł, tak jak mówisz, SX 8200 Pro, 520GB na gry No można by to było się pokusić o terałówkę, tak? no, ale pewnie budżet trzymał. Jakiś WD, 1TB SATA 3 no pewnie chodzi o talerzowca. W sam raz na dane, jak najbardziej, buda to jest sg 1 x TGRGB z dorządzonym frontem Mesh. No okej, okay, no ta buda to, to jest jeden z słabszych elementów. No i seasonic yy, Focus Gold, Gold plus 550W. Tak, to jest naprawdę super. Zasilacz. Yy, po tą konfigurację nie wiem, czy to tak nie pod korek go używa, 650W byłaby zdecydowanie bardziej yy, dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że masz bardzo wydajną kartę, tak? I wszystko po OC. No nawet 750 tutaj by yy, nie zaszkodziło, no ale jak masz i wszystko ci działa dobrze, no to nie ma sensu na razie zmieniać, tak. Najwyżej potem, jak padnie cokolwiek, czy, czy, czy będziesz miał ochotę, to zmień zasilat na mocniejszy. Taka jest moja rada. Chłodzenie CPU stare, Liara Thermaltake Ultra 120A. No to chłodzenie naprawdę jest stare. To chłodzenie pamięta jeszcze dużo starsze generacje procków, czy czegokolwiek innego w komputerach. Monitorek AOC. No monitorka nie wysłała zdjęcia, ale do z tego powodu, że niewiele się temu przeprowadziłeś, tak jak tu piszesz i masz jeszcze bajzerek. Ok, rozumiem jak najbardziej więc będę oceniał tylko komputer. Komputer jest poskładany jak najbardziej OK. Tutaj masz dźwiękówkę, której piszesz wyciągniętą z szuflady, jak to ty nazwałeś. Natomiast no fakt faktem ta płyta gówna nie ma jakiegoś wysokiego kodeka dźwiękowego, to jest jej wada. No, ale w niewygórowanym, nie oszukujmy się, budżecie nie można mieć wszystkiego. Komputer na pewno nie bez wad, poskładany jak najbardziej w porządku. No, tutaj te kable ewentualnie od wentylatoru można było się pokusić, na przykład od góry, było wtedy mniej widoczne, ale tak to jest ok. Tutaj na górze jeszcze jakieś dodatkowe wentylatory widzę, także spoko, wszystko jest poskładane jak najbardziej w porządku. No, można było jeszcze, by tutaj to wszystko pozaślepiać, tak, żeby było bardziej schludnie, estetycznie. Obudowa do wymiany moim zdaniem, no i chłodzenie na jakieś I.O. Ja też by się tutaj zdało jak nic. Zasilacz to tak na styk, ale jak działa no to ok eee, No i trytytki mogłeś dobrać no serio nie mieć dwóch czarnych trytytek to tak... To już szczypialstwo na maksa, ale naprawdę można... Albo nie spinać nawet, to już i tak by wyglądało całkiem ok eee, Nie ma jakichś super ładnych tych kabli, bo są standardowo zasilacze, zasilacza, także też nie będzie super wysokiej oceny eee, ode mnie. Też ci dam 3.25 z tego tytułu, że jest bardzo wydajna karta. Fajnie. Dobra, masz 3,5 za OC, więc będzie tak. Bardzo wydajna karta. Fajny, ma naprawdę fajny procesor, jeszcze podkręcony. Do tego podkręcony ram i obniżone timingi, czyli rewelka. No, ale obudowa stanowcza do zmiany. No i iO też. I bardziej tam niedociągnięć takich estetycznych. Tutaj widzę. Więc nie mogę dać niestety. Więcej. Lecimy do zestawu numer 3. No i mamy zestawik numer 3 jest już na pierwszy rzut oka naprawdę ładnie i schludnie. E monitor chyba nawet masz powieszony. Zaraz przeczytamy co tu dokładnie masz w tym komputerze. E płyta główna MSI Mortal e Max B450, czyli masz Ryzen'a. Ok. Bardzo spoko płyta. Tak by the way E, procesor 3800XT Ryzen, czy kupowałeś tego już, tak jakby refresha, ale spoko, to nic nie szkodzi. E, naprawdę dobra, dobra jednostka CPU. Dysk M2 XPG 512 GB RGB, no to nie jest najlepszy dysk na świecie, ale okej. Okay. Nie wiem zresztą, też po co RGB na dysku SSD jest, okej, okay. nieważne. Jest to jest. Dysk SATA 2 x 512 Kingston SSD, jaki, nie wiadomo. Zasilar Bequiet 600W, wypas, tylko sztywne kable. Zgadzam się, Bequiety mają strasznie sztywne kable, jedne z najsztywniejszych chyba na rynku w ogóle. I jak się składa komputery z zasilaczem BeQuieta, to naprawdę czasami trzeba się namęczyć, żeby tą 24-pinówkę dogiąć w odpowiedni sposób, ci co składali to wiedzą. Grafika GTX 1660, super. No jakaś chyba taka bardziej podstawowa wersja od Asusa, ale nie wiadomo kiedy też składałeś tego kompa, więc ciężko mi ocenić, czy, czy był wybór wtedy jak składałeś, czy nie. Chłodzenie Ion Deep Cool 240. No nie jest to najlepsze chłodzenie, ale okej, okay, no powiedzmy, że też nie najgorsze, no i jak najbardziej do tego procka wskazane bym powiedział jakieś iO 240 mm. Trzy wentatory Signum, Signum PC120, obudowa Fornax 2000 MIDI. Powiem ci, że nigdy nie słyszałem o takiej obudowie. Ciężko mi się też wypowiedzieć, co, co o niej sądzić, jak z jakością i tak dalej. Jeżeli oglądasz, to, to zachęcam oczywiście do wypowiedzenia się w komentarzach co sądzisz o jakości wykonania tej budowy o wentylatorach nie zamontowanych tutaj jakieś też podświetlenie led widzę jest nie wiem czy to jest standardowe czy dokładałeś sobie myszka Razer Other Essential pewnie ci chodziło klawiaturę Fury Tornado RGB Mechanic jedno i drugie spoko no nie ma się do czego aż tak mocno przyczepić tak jeżeli chodzi o klawiaturę czy myszkę Cały sprzęt chodzi na nie, naprawdę szybko czekam jedynie na grafikę 36, głównie pracuję nad grafiką wektorową oraz 3D No rozumiem, no to grafika by się jak najbardziej zdała i procesor jak najbardziej uzasadniony wybór. Choć w sumie można było, pytanie jak z zasadnością było, tak? Można było wziąć 3900x do grafiki wektorowej, bo by jak znalazł choć wtedy by się przydała już lepsza płyta, mój drogi. Ja ten oceniam ci zestaw na takie... 3,5, bo jakby się od 3060, najpierw 3060 i to byłby 3,75. Tutaj widziałem gdzieś na zdjęciach cable mody, tak zwane, czyli pewnie przeduszki do karty i do chyba 24-pinówki. Ale błagam cię, kup sobie do nich grzebienie. Ja wiem, że to jest pierdoła, ale naprawdę jak założysz, to zobaczysz jaka jest kolosalna różnica, jak to wygląda z grzebieniami, a bez grzebieni. Jeżeli oglądasz ten materiał, to napisz komentarz, że chcesz właśnie te grzebienie podeślę Ci linka do fajnego sklepu, gdzie możesz to kupić w miarę tanio. No i mają to od ręki przy różnych kolorach, przy różnych rozmiarach. No to cóż, moi drodzy, i ostatni zestaw numer 4. No tak, zestaw numer 4. No i tutaj nie dostałem specyfikacji, więc będziemy bardziej rozczytywać z zdjęć. E, monitor jakiś esportowy, się wydaje. Chyba BenQ Zoe. E, dwie myszki, ok. Jedna chyba bardziej do grania, druga bardziej do pracy. Podkładka SPC-QCK, to wiem. Klawiatura chyba Logitech'a, tak, sermii gaming. Świetna klawiatura, tak by the way. naprawdę bardzo droga, ale genialna. E, tutaj chyba też Logitech'a, jakaś serie MX Master. E, myszka, no i e, jakiś rival od Steam Series. Tutaj nie wiem, może jakiś manipulator, może głośnik. Ciężko ocenić. E, tutaj mamy głośniki, jakieś modekowy, no najbardziej proste i podstawowe, także... Tutaj nie ma się na czym... Ojej! ja. <śpuszczaj> oh yeah. Aha, mamy słuchawki Astro, dobra. Tutaj mamy niezły już bajzer. To nie wiem co to jest, PS5 to od razu rozpoznaje Na nim coś leży. Mleko. Mleko. I tu jest nasz komputer główny. ok To jest jakiś gotowiec chyba od Dell albo od HP. Eee... Co tu się stało? Co tu robi lampa transistor? Znaczy, lampa jak do wzmacniacza lampowego. Lampa mocna. ok, Okej, Del Optiplex 990 i nawet Blu-ray? Co tu się właśnie stało? DVD-RW. Czyż ten napęd jest więcej warty pewnie niż ten komputer? No dobra, lecimy dalej. Podkładka z Daglasa i tak jest super. Gry na PS4 i pewnie też PS5. No grubo, nie powiem grubo. O, mamy wnętrze. Jest SSD jak jakiś 120 GB Silicon Power, jest jakiś HDdek 3,5 calowy podstawowy zasilacz Deloski. Wszystko w sumie delan dołożony jest tylko SSD. Nawet płyta główna jest DLA moi drodzy. To na pewno nie jest nowa konstrukcja. Wręcz powiedziałem, że bardzo stara. No tak, no, Cable Management w takich konstrukcjach nie istnieje, bo wszystko i tak producent układa i to całkiem nieźle, bo mimo wszystko, konstrukcja bez możliwości jakiejkolwiek rozbudowy, bo... Co, tutaj można dołożyć dysk, tak jak już został zrobiony, i ewentualnie RAM odrzucić, bo chyba są cztery banki, tak. No, ale pytanie, czy jest sens do leciwej konstrukcji, bo to na pewno nie jest nic świeżego. Eee... o, jest, to nie jest coś położone, to jest coś wprute w ps 5 O, la <laughs> To grubo. Powiem tak, cable management na stanowisku twoim nie istnieje. To trzeba przyznać. Tutaj jakieś. Nie wiem, co to nawet jest. Jakiś splitter. Nie, nie, nie wiem, nie chcę, nie chcę też wymyślać. Po prostu jeden wielki bajzer. Fotel taki niezły, no, wygodny, tak. No. Dla mnie trochę za niski, ale mam nadzieję, że dla Ciebie jest ok. No cóż, no. Ciężko mi ocenić ten też zestaw, bo jest nad wyraz. E, nietypowy, przydałoby się posprzątać i trochę kabelkologii ogarnąć. Przede wszystkim kompo można by było na odwrót postawić, też by było spoko. E, albo pod monitorem, tak, monitor na nim postawić. No nie, no to nie, nie będzie wysokiej oceny, to na pewno, co już wiem. I za ten zestaw to takie... Jest PS5 i to jest chyba najdroższy element tego wszystkiego i najświeższy. Ale też pomodowane już, kurczę. No, nawet najstarsze PS5 są jeszcze na gwarancji. Pytanie, czy tutaj gwarancja obowiązuje nadal? Wysilając się za PS5 i fajny monitor oraz klawiaturę, dam 2,5. Ale gdyby była gorsza klawiatura i monitor, to dwoja by była. Dwoja niezdane, cofamy się. Jak to mówili na studiach. No nic, to był czwarty zestaw, moi drodzy, dość kontrowersyjny. Natomiast napiszcie też w komentarzach oczywiście, co sądzicie o tym, jak i każdym innym zestawie w tym zestawieniu. Podsyłajcie kolejne zestawy na maila chemik 5656 Tam na pewno pojawią się w kolejnych odcinkach z tej serii. Widzę, że seria Wam się podoba, co mnie cieszy, więc będzie kontynuowana. W tym materiale to było na wszystko, ale widzicie na grubo. Ja się już z Wami żegnam. Jeżeli film Ci się podobał, to zostaw łapę w górę, subika, aby zostać na dłużej. No i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya!